chyba nie wyjść! Łapy przy sobie! Chcę tylko zabieraj pomóc! Ode mnie! Mówię. Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu. Nie wiedziałem, że ktoś ty tu jest. Ty mi to zrobiłeś! Przewodnik? Betty, wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Większość życia spędziłem w pierdlu. Stamtąd łatwo prysnąć. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Tak. Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Wymyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Musisz słuchać i patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem, że to złota okazja. Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedł. Widziałeś to? Pierdel DOZ! Trafisz tam, jak się złapią! Stoj, 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 ej, ej!